Pozostajemy nadal w kręgu spraw krajowych. Są z nami w dalszym ciągu moi i państwa goście: Agnieszka Wojciechowska, Wanna Heukelom, Europejskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich, pan Marek Król, publicysta i komentator. Witam. Tym razem będziemy rozmawiać o osobach, które mają znaleźć się na listach wyborczych różnych partii. Zadajemy pytanie: lewica za zabijaniem dzieci do końca ciąży. Dość kontrowersyjny temat, ale powiem, dlaczego go poruszamy. Kontrowersyjna działaczka białorusko-polska, bo mieszka w naszym kraju od zaledwie 12 lat, Jana Szostak, wyrzucona za skrajne poglądy aborcyjne dotyczące właśnie zabijania dzieci do końca ciąży z list Platformy Obywatelskiej, ma podobno znaleźć się na listach lewicy, której, jak się okazuje, tak skandaliczne poglądy nie przeszkadzają. Posłuchajmy wypowiedzi Krzysztofa Śmiszka z lewicy, który staje w obronie Jany Szostak. Lewica mówi bardzo jednoznacznie, że kobiety w Polsce powinny mieć prawo do decyzji o przerwaniu ciąży do 12 tygodnia ciąży. Czy aborcja wykonana w 8 miesiącu ciąży kobiety jest w porządku? Ale dzisiaj to jest możliwe przecież. Z powodów medycznych. Z powodów medycznych, więc nie widzę żadnej sprzeczności z programem lewicy. Jestem przekonany, że Jana Szostak właśnie o tym mówiła. Jestem przekonany, że właśnie o to chodzi. Jestem o tym przekonany. Panie Marku, kim jest Jana Szostak i dlaczego Białorusinka z pochodzenia ma reprezentować polskie kobiety? To taka trochę egzotyka na polskiej lewicy. Tak, oglądałem ten wywiad i powiem tak, raz tylko byłem w Związku Sowieckim w czasach licealnym na obozie UNESCO i miałem okazję poznać mentalność sowiecką, więc pani Jana Szostak jako żywo przypomina mi taką typową postępową sowiecką żeńszczynę, która nie ma żadnych zahamowań, żadnych ograniczeń, której zresztą nie ma żadnych barier. I to, co ona wypowiedziała wtedy w tym wywiadzie, że w zasadzie przez cały okres ciąży można zabić dziecko, można usunąć płód, jak to się próbuje w nowomowie postępaków mówić, no jest czymś przerażającym. Przygarnęła ją, jak wiemy, Platforma Obywatelska, ale po tej wypowiedzi pani wicemarszałek Kidawa-Błońska zakomunikowała, że została usunięta z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej. No bardzo trafnie skomentował to Sławomir Jastrzębowski w felietonie, chyba do rzeczy, to był ostatni, kiedy zadał pytanie, jak można się zabić w stojącym samochodzie, bo te rozmowy, które tam prowadzone są, są prowadzone w samochodzie, a wiem, pani Jana Szostak nie chciała się poruszać tym samochodem. Jak można się dać zabić w stojącym samochodzie? I pani Jana Szostak udowodniła, że można popełnić polityczne samobójstwo. Jak widzimy, lewica już przebiera nóżkami, żeby przyjąć sowiecką żeńszczynę na swoje listy, po to, żeby, no bo szukają znanych, popularnych, mówię to w cudzysłowie i z przekąsem, postaci w pewnych kręgach i pewnych środowiskach. No tylko pytanie, dlaczego tak kontrowersyjne postaci mają dostać się do polskiego Sejmu, żeby robić tam zadymę, zamęt? Posłuchajmy wypowiedzi Jany Szostak, aborcyjnej aktywistki, która nazywa siebie sufrażystką współczesną. Będzie pani krzyczeć w obronie praw kobiet w Polsce, jak się pani dostanie do Sejmu? Oczywiście, już krzyczę od dawna i sama wiem, jak to nie jest łatwo być kobietą w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że... Znaczy, jak pani to odczuwa? Znaczy, co jest takim osobistym dla pani doświadczeniem? Moim osobistym doświadczeniem jest to, że również musiałam popełnić aborcję. Mhm. To znaczy musiałam? Musiałam, bo to był mój wybór. Chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo nie wiem, czy ja panią dobrze zrozumiałam. Pani jest za prawem kobiety do decydowania o aborcji również po 12 tygodniu?
Tak. Powiedziałam, że to jest mocne i raczej nie przejdzie. Tak, ale jestem współczesną sufrażystką. Pani Agnieszko, Jana Szostak mówi, jak to ciężko jest być kobietą w Polsce. Czy pani ma również podobne przemyślenia? Znaczy, ja mam zupełnie inne przemyślenia, ale mam taką radę dla pani Szostak, że jeżeli uważa, że taki ciężki jest los kobiet w Polsce, to my chętnie nawet, gdyby była zamknięta granica z Białorusią, otworzymy tą granicę i wypuścimy panią Szostak na Białoruś, żeby sobie tam tych praw kobiet używała. Natomiast jeżeli chodzi o samą tę ostatnią wypowiedź pani Szostak, która była przytoczona, no to proszę zwrócić uwagę, że kobieta startująca do Sejmu nawet nie zna języka polskiego, bo jeżeli nie odróżnia przymusu od wyboru, a takie zdanie skonstruowała, że tak to był przymus, została zmuszona i to był jej wybór, to przepraszam państwa bardzo, to jak ona będzie dyskutowała o polskim prawodawstwie i jak będzie tworzyła to prawodawstwo, to po pierwsze. Ale ja tutaj się chciałam odnieść szerzej do problemu, który się staje takim tematem wyborczym, czyli problemu aborcji. Otóż, proszę państwa, nie dajmy się zwariować. Lewica nie broni praw kobiet. Nie broni praw kobiet dlatego, że połowa abortowanych dzieci to są dziewczynki. W jakim sensie lewica broni praw tych dziewczynek do życia? To po pierwsze, to są puste słowa z tą obroną praw kobiet. Po drugie, to wszystko idzie w jakimś szaleńczym kierunku. I tutaj mi się nasuwa taka konkluzja. Otóż pewien filozof australijski, który działa w Stanach Zjednoczonych, Peter Singer, jest zwolennikiem teorii, że nie tylko można usunąć ciążę do ostatniego jej momentu, ale również 4 miesiące po urodzeniu można by było również zabijać narodzone dzieci. To jest cywilizacja śmierci, tak? To jest coś, co już znamy z historii. Naziści też uzasadniali eksterminację ludności właśnie nauką. Więc jeżeli się zgodzimy na ten bełkot lewicowy, jeżeli się zgodzimy na takie poglądy, to nasza przestrzeń będzie całkowicie zanieczyszczona. Już pomijam drobny szczegół, że taka egzotyka na listach typu bierzemy Białorusinkę, w Łodzi będzie kandydowała Półtajka. Zresztą Łódź ma duże tradycje, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską w tej dziedzinie, bo już mieliśmy Nigeryjczyka na listach, Libijczyka, mamy teraz Półtajkę. Także to są takie sztuczki wyborcze, które mają pokazać, że jesteśmy niby otwarci na świat, ale otwartość na świat nie może polegać na tym, że ciągniemy do polskiego parlamentu ludzi, którzy tak jak potencjalnie Jana Szostak, pojęcia nie mają ani o języku, ani o ustawodawstwie i właściwie nie mają nic do zaproponowania oprócz tego, że pani by chciała walczyć o prawa kobiet, które ona rozumie w ten sposób, że przymus jest jej wyborem. No proszę państwa, to jest po prostu lewicowy bełkot i na to uczulam wyborców. Panie Marku, media lewicowe od jakiegoś czasu sączą taki przekaz, że sprzedawanie swojego ciała jest pracą jak każda inna. Ostatnio mieliśmy do czynienia z wypowiedzią jakichś 5 seks workerek, pań lekkich obyczajów, które były przedstawiane właśnie w takich mediach lewicowych jako dzielne kobiety pracujące, które wzięły swoje życie w swoje ręce. Trochę to śmieszne, ale wracam właśnie do tej lewicy, która tak bardzo chce się zająć sprawami kobiet i mówi, że w polskim parlamencie lewica ma szansę, by ten problem właśnie reprezentacji tych dzielnych kobiet naprawić. Co pan na to? Bo przyznam szczerze, że no już wszelkie chyba granice zostały przekroczone. No, myślę, że nikt tak nie potrafi obrazić i poniżyć kobiet polskich, ale nie tylko, jak to robi lewica, zwłaszcza z tym propozycją seksu workerek. Lansowano przez Gazetę Wyborczą coś tak obrzydliwego i tak demoralizującego lansować publicznie. No, gdyby moja babcia i dziadkowie żyli, to chyba natychmiast dostali zawału i skonali, słysząc tego typu apele o uznanie pracy prostytutki jako normalną pracę. Ale szanowne panie redaktor, no to jest duży plan Sorosa i tej całej ekipy destruktorów społecznych, żeby dokonać rozkładu społecznego, zniszczyć oczywiście system wartości katolickich i w ogóle system wartości, na których opiera się nasza cywilizacja łacińska,
No i wtedy mamy człowieka, którego można będzie w sposób dowolny obrobić, narzucić inny system wartości, właśnie taki między innymi, że handlowanie swoim ciałem jest bardzo ważne i jest to postępowe i świadczy o naszej wolności. Także przerażająca jest ta wizja tej cywilizacji, którą prezentuje lewica. Rób ta, co chce, ta, wszystko jest dozwolone. Tyle tylko, że społeczeństwo, żadne społeczeństwo nie jest w stanie wytrzymać w takiej sytuacji i ten rozkład, który musi nastąpić i który następuje w krajach Zachodu, pani redaktor Agnieszka ma doświadczenie i wie, że na przykład w Holandii też proponowano tak zwaną późną aborcję, czyli po narodzeniu. No to w zasadzie, jeżeli wolno zabijać innych ludzi w dowolnym okresie życia, no to właściwie jest to cywilizacja śmierci, tak jak śmierci w czystym wydaniu, w najokrutniejszy sposób. Pani Agnieszko, Jana Szostak ze swoimi skrajnymi poglądami wpisuje się w tę narrację lewicy, która mówi, że zawsze była, będzie i jest po stronie kobiet. Pytanie tylko po stronie jakich kobiet? No właśnie, może zdefiniujmy, co to jest kobiecość, wiecie państwo, bo kobiecość kojarzy się z czułością, dobrocią, opiekuńczością, empatią, mogłabym długo wymieniać. Czy wulgarne, odrażające typy stojące na dachach samochodów i bluźniące w kierunku funkcjonariuszy można nazwać kobiecymi? Czy to są w tym wymiarze kobiety? Trudno się do tego w ten sposób odnieść. Uważam, że ten pomysł na lansowanie właśnie takiej cywilizacji śmierci, cywilizacji takiego skrajnego właśnie rób ta, co chce ta, tak, jest bardzo chorym pomysłem i on ma tak naprawdę krótkie nóżki, bo opór materii robi się coraz większy. Jest bardzo dużo kobiet takich jak ja, takich jak pani redaktor, takich jak masa Polek, które po prostu nie godzą się na to, żeby tego typu osoby wychodziły i mówiły, że reprezentują moje prawa i walczą o moje prawa. Po pierwsze, potrafię zawalczyć o swoje prawa, po drugie, moje prawa w Polsce nie są naruszane, a po trzecie, jeżeli ktoś chce mnie przekonać, że prawo do zabijania drugiego człowieka jest moim prawem, to ja mówię zdecydowane nie, to nie jest moje prawo, to jest czyn karalny, naganny i w cywilizacji europejskiej, bazującej na podwalinach kultury chrześcijańskiej, to nie może być akceptowane. Także proszę państwa, miejmy też świadomość, że przy tych wyborach będziemy również wypowiadali się na temat tego, jakiego świata dalej chcemy. Ja chcę świata bez zabijania, ja chcę świata, w którym ludzie się mogą skupić na kulturze, na rozwoju, na pokoju, a nie cywilizacji śmierci i cywilizacji takiego rób ta, co chce, ta destrukcyjnego dla państwa i dla poszczególnych obywateli. I na zakończenie, panie Marku, czy polskie społeczeństwo w nadchodzących wyborach będzie umiało wyeliminować tak dziwne i podejrzane postaci z polskiego parlamentu? Mam nadzieję, że tak, że społeczeństwo, które ma instynkt samozachowawczy, wie, że cywilizacja śmierci nie może wygrać i to jest wielki egzamin. Faktycznie to są niezwykle ważne wybory, czy wybierzemy cywilizację rozwoju, cywilizację kultury, cywilizację postępu, ale rozumianego jako rozwój człowieka, czy cywilizację śmierci. Ja tak na końcu jeszcze dodam, że pani Szostak się zdradziła językiem, kiedy powiedziała, język jednak zdradza i obnaża, kiedy powiedziała, popełniłam aborcję. No tak, jak się mówi, popełniłem samobójstwo, popełniam samobójstwo, popełniam zbrodnię. No słowo popełniam bardzo pasuje do słowa aborcji. Tak, może dla tej pani jest to żadna różnica. Dziękuję bardzo serdecznie za tę dyskusję. Byli z nami Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i pan Marek Król. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy.